Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset pierwszy. Komentarz. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, dosłownie naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy Was, bracia. Chociaż Tesaloniczanie dali wiarę fałszywym naukom, Paweł nie czyni im wyrzutów. Co prawda w pierwszym liście wytłumaczył im już różnicę, jaka istnieje pomiędzy pochwyceniem wierzących a dniem pańskim, co widzimy w rozdziałach 4 i 5 pierwszego listu do Tesaloniczan. Ale najwidoczniej potrzebowali dalszych pouczeń. Autor listu wiedział, że ma do czynienia z młodymi wierzącymi, którzy dopiero od niedawna podążają drogą wiary. Pamiętając o tym, wyszli im naprzeciw w ujmujący sposób. Autorzy listu wiedzieli, że mają do czynienia z młodymi wierzącymi, którzy dopiero od niedawna podążają drogą wiary. Pamiętając o tym, wyszli im naprzeciw w ujmujący sposób. Co więcej, wierzący ci znajdowali się w trudnych okolicznościach. Nękani byli zarówno prześladowaniami, jak i zwodniczymi naukami. Jesteśmy zatem w stanie bardzo dobrze zrozumieć ten pełen taktu zwrot. Prosimy Was, bracia, z pewnością możemy się z tego wiele nauczyć w kwestii naszej praktycznej relacji z innymi. Jaki był powód tej prośby? Autorzy listu prosili swoich współbraci z powodu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Oznacza to, że ich prośba pozostawała w bezpośrednim związku z przyjściem Pana i naszym spotkaniem z Nim, i że kolejne pouczenia opierają się na tej prawdzie. Co mamy przez to rozumieć? Wyrażenie przyjście Pana naszego w języku greckim paruzja oznacza w języku greckim nie tylko konkretny moment czyjegoś nadejścia, lecz również powiązaną z nim obecność danej osoby, tutaj Pana. Jest to okres, który ma początek, pewien przebieg i koniec. Rozpoczyna się z chwilą pochwycenia wierzących i trwa aż do momentu, gdy Pan przyjdzie widzialnie na tę ziemię, aby ustanowić swoje królestwo, to znaczy nowe przymierze. Wyrażenie to występuje w obu listach do Tesaloniczan co najmniej 6 razy i czasami odnosi się do pochwycenia, a czasami do przyjścia w chwale. Wydaje się, że tutaj oba wyrażenia, to znaczy przyjście i spotkanie, odnoszą się do pochwycenia. Po pierwsze, wskazuje na to kolejność wymienionych wydarzeń, ponieważ przyjście występuje tu przed naszym spotkaniem z Panem, które z kolei będzie miało jednoznacznie miejsce przed Jego przyjściem w chwale. Po drugie, w języku greckim rodzajnik stoi jedynie przed pierwszym wyrazem, co jak pisze V.E. Wine wskazuje na to, że chodzi tu o dwa uzupełniające się elementy w jednym wydarzeniu. William Kelly pisze na ten temat: przyjście Chrystusa i nasze spotkanie z Nim są powiązane tutaj ze sobą jako stanowiące jedność wydarzenia, które dla świętych mają głębokie znaczenie.
Oczywiście, że pochwycenie nie stanowi głównego tematu tego listu. Poza pierwszym wersetem naszego rozdziału nie jest więcej wspominane. Ale to właśnie w oparciu o tę znaną Tesaloniczaną prawdę już z pierwszego listu apostoł chce pokrzepić i pouczyć wierzących. Paweł zatem umyślnie wspomina o tym wydarzeniu, które musi odbyć się przed nadejściem Dnia Pańskiego. Chce im przez to powiedzieć, skoro Pan jeszcze nie przyszedł po was, nie ma mowy o tym, żeby nastał Dzień Pański. Nie dajcie się zatem zaniepokoić. Pociecha powiązana z przyjściem Pana jest przedstawiona tutaj jako motywacja oraz środek przeciwdziałający zaniepokojeniu, które pojawiło się przez fałszywe przekonanie, jakoby nastał już Dzień Pański. Wierzący nie byli przeznaczeni przecież na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. Jak mówi 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 9 werset. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyjście Pana po wierzących jest naszą bezpośrednią nadzieją, ponieważ istniało realne niebezpieczeństwo, że nadzieja ta zostanie przysłonięta przez wypowiedzi fałszywych nauczycieli. Apostoł już na samym początku pouczeń stawia ją na pierwszym miejscu. Pochwycenie jest podstawowym warunkiem, aby Dzień Pański mógł w ogóle nadejść. Jego święci muszą znajdować się na tym samym stanowisku co Chrystus. Muszą być zabrani do Niego, zanim będzie mógł objawić się tym, którzy są na zewnątrz. Zabranie wierzących do Chrystusa przed Jego objawieniem się było prawdą znaną Tesaloniczanom. Nie jest ona tutaj objawiona, lecz wyłącznie przypomniana i użyta jako dowód wprowadzonej argumentacji. Trzymajmy się zatem tego, iż w naszym wersecie chodzi o punkt wyjściowy do kolejnych pouczeń i że apostoł chciał w ten sposób przygotować swoich przyjaciół w Tesalonice na przyjęcie kolejnych prawd i jednocześnie dodać im otuchy, aby nie niepokoili się bez potrzeby. Sformułowanie i spotkania naszego z Nim zasługuje na naszą uwagę. Wyrażenie to bez wątpienia odnosi się do 1 Tesaloniczan 4,17, gdzie jest mowa o naszej błogosławionej nadziei. Porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Jest to ta utęskniona chwila, kiedy to po raz pierwszy ujrzymy Go oczami naszego ciała i na zawsze pozostaniemy przy Nim. Wyraz ten występuje w Nowym Testamencie jeszcze tylko raz w liście do Hebrajczyków 10:25 w powiązaniu z zejściami zboru. Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. W wielu miejscach na tej ziemi zgromadzają się wierzący. Jeśli jest to zgromadzenie do Jego imienia, jak czytamy w Mateusza 18:20, to On jest pośrodku. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy jesteśmy zgromadzeni do Niego,
On jest centrum naszych spotkań. W naszym wersecie chodzi o największe i najwspanialsze zgromadzenie, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Jego przyjście po nas. Tak jak już dzisiaj jest On w centrum tych, którzy zgromadzają się do Jego imienia, tak po całą wieczność pozostanie centralnym punktem tych, których odkupił przez krew swoją.